Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna i Busko-Zdrój znalazły się w gronie 54 miast, które przeszły do drugiego etapu walki o fundusze norweskie. Teraz konkurują w tworzeniu programów na swój rozwój. Do końca sierpnia dokonamy takiej pierwszej preselekcji. Koniec roku to jest decyzja, czy dostanie miasto te 10 milionów euro. Jestem przekonany, że z tym naszym zaangażowaniem i z tymi dobrymi pomysłami i z całym dochowaniem procedury te pieniądze miasto pozyska. Stworzony musi zostać program rozwoju lokalnego i instytucjonalnego. Jeśli uda się stworzyć program odpowiadający na potrzeby mieszkańców i obrać dobry kierunek rozwoju w kolejnych latach, który będzie eliminował problemy zgłaszane przez mieszkańców, to wówczas pieniądze trafią do miejskich budżetów. W Ostrowcu odbyły się już i konsultacje środowiskowe, i debata społeczna. Zebrano 105 kart pomysłów. Wczoraj do debaty usiedli starachowiczanie. Ta debata wydaje mi się, że była jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą debatą, dlatego że mimo czasu pandemii, mimo popołudniowej godziny, mimo tego, że znajdujemy się w okresie wakacyjnym, przyszło na nią wielu mieszkańców, uczestniczyli także poprzez transmisję internetową, ale najbardziej zadowolony jestem z tego, że mieszkańcy jasno i wprost mówili o problemach, z jakimi mamy do czynienia, ale także spojrzeli na miasto szerzej, w perspektywie kolejnych kilkunastu lat, jakie wyzwania stoją przed Starachowicami. Jednym z większych problemów świętokrzyskich miast są miejsca pracy, a dokładniej ich brak. Problemem jest ucieczka młodych ludzi do większych miast. W Starachowicach, jak się okazuje, zwrócono uwagę na brak mieszkań. W Starachowicach nikt nie narzekał na ilość miejsc pracy i wszyscy praktycznie narzekali na zupełnie innego typu problemy. To się wiąże z kolei z inną kwestią, z wzrostem ilości miejsc pracy w ostatnich latach. To spowodowało problemy z rynkiem mieszkaniowym. Jest za mało mieszkań w Starachowicach, za mało miejsc, gdzie można wybudować swój dom, tak aby mieszkańcy, którzy pracują w Starachowicach, ale dojeżdżają do nas, mogli swoje życie spędzić już w naszym mieście. Tu posłać do szkoły czy przedszkola swoje dzieci, tu wypoczywać w czasie wolnym. To było na pierwszym miejscu, czyli brak odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci, młodzieży, dla osób, które chciałyby mieszkać w Starachowicach. Zatem w strategii długoterminowej wydaje się zasadne współpracowanie, bo dla przykładu rynek mieszkaniowy w Ostrowcu ma się dobrze. Coraz więcej osób zamierza tu inwestować w budownictwo wielorodzinne w systemie deweloperskim. To jest niezbędny element tworzenia strategii rozwoju województwa. Nasze miasta muszą się widzieć. Miasta północy, bo tak je nazywamy, czyli Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna-Końskie. Wspólnie, w synergii musimy współdziałać tak, aby środki unijne, które będą wydatkowane w kolejnych latach, były wydatkowane mądrze. Abyśmy nie realizowali często tych samych inwestycji w każdym z miast, ale żeby te inwestycje, które realizujemy, się po prostu widziały. Teraz przed Starachowicami kolejny etap, czyli karty pomysłów. W Ostrowcu padło kilka innowacyjnych. Ja chciałbym wyróżnić takie pomysły związane z przedsiębiorczością, z budowaniem lokalnej tożsamości, z inwestycjami w budowanie kompetencji, w rozwój przedsiębiorczości, w rozwój samodzielności, w rozwój szkolnictwa, oświaty. Pojawił się też pomysł, aby w Ostrowcu powstała wyższa szkoła techniczna, podtrzymująca przemysłowe tradycje miasta. Pomysł podnoszenia poziomu edukacji pojawił się również w czasie debaty w Starachowicach. Prezydenci Ostrowca, Starachowic nie wykluczają, że niektóre pomysły i zadania powinny być ujęte w strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego na najbliższe lata. Te duże pomysły drogowe, dziewiątka jako droga krajowa, dostępność terenów inwestycyjnych, to są pomysły opiewające na duże kwoty i tutaj musimy się posiłkować wieloma źródłami finansowania. Infrastruktura drogowa i kolejowa musi być priorytetem w strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego. Na konsultacjach, które już się odbyły w Starachowicach, a za chwilę będą się odbywały w Ostrowcu, zwracałem na to uwagę, że musimy mieć dogodne połączenia z drogami ekspresowymi, ale także linia kolejowa musi być przebudowywana w taki sposób, aby było jak najmniej przejazdów kolizyjnych, aby jak najwięcej wiaduktów powstało na linii kolejowej. Natomiast jeśli chodzi o drogi, tak aby nasze miasta skomunikować z drogami krajowymi, którymi szybko dostaniemy się do Warszawy bądź Krakowa. Tylko to umożliwi nam dalszy rozwój.
Miasta walczą o strumień pieniędzy. Pomysły teraz trafiają na urzędnicze biurka. Po analizie przyjdzie czas na ich realizację. Trwają również konsultacje społeczne strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego 2030+. Wczoraj dyskutowano o powiecie starachowickim i ostrowieckim w Starachowicach. 3 września konsultacje odbędą się w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.